Także tym bardziej najserdeczniej witamy wszystkie drużyny, wszystkich uczestników dzisiejszego konkursu. I za chwileczkę rozpoczęcie części kulinarnej, na którą myślę, że i mieszkańcy gminy Łapanów niecierpliwie czekają. A ja poproszę pana prezesa Krzysztofa Kwaterę, jest to prezes lokalnej grupy działania Dolina Raby, organizator dzisiejszego przedsięwzięcia oraz oczywiście gospodarza gminy Łapanów, wójta pana Jana Kulika. Zapraszam serdecznie. Szanowni Państwo, serdecznie witam. Przyłączam się również do powitań pani prowadzącej. Na ziemi łapanowskiej przypadło nam w udziale zorganizować, czyli pomoc w zorganizowaniu festiwalu Rosołu przez Dolinę Raby, czyli lokalnej grupy działania. Wszystkim życzę smacznego. Teraz poprosimy pana prezesa Krzysztofa Kwaterę. Dzień dobry państwu, bardzo się cieszę, że państwo do nas tutaj przybyli. Bardzo serdecznie oczywiście już tutaj pragnę podziękować wszystkim tym, którzy postanowili wziąć udział w naszym festiwalu. Tym, którzy zarówno będą uczestniczyć w konkursie, a mamy chyba ponad 20 zespołów. Tym razem po raz pierwszy w czterech kategoriach, czyli będą zarówno amatorzy, ale też i profesjonaliści. Będą szkoły i będą goście. To wszystko będzie tutaj za chwilę prezentowane. Witamy włodarzy oczywiście poszczególnych gmin. Zacznę od naszego gospodarza, pana Jana Kulika, wójt gminy Łapanów. Prosimy o gorące brawa. Witamy pana Henryka Gawora, wójta gminy Biskupice. Jest też z nami pan Jerzy Błoniarz, wójt gminy Żegocina. Witam również serdecznie pana Leszka Chorwata, redaktora naczelnego portalu Potrawy Regionalne. Widzę również, że jest z nami dyrektor Centrum Kultury w Łapanowie, pan Michał Paszkot. Witam serdecznie. No i szczególnie, drodzy państwo, oprócz naszego szanownego jury, które za chwileczkę przedstawię, witamy wszystkich uczestników dzisiejszego przedsięwzięcia, bo musicie państwo pamiętać, że są to grupy, są to najlepsi z najlepszych, ponieważ wygrali już w eliminacjach gminnych w poszczególnych regionach, więc no dzisiaj naprawdę te rosoły, jak zawsze zresztą przygotowywane przez te grupy konkursowe, będą naprawdę przepyszne. Witamy oczywiście przewodniczącego jury, pana Grzegorza Komendarek. Witamy serdecznie. Z serialu Złoto Polscy na pewno państwo znacie. Oczywiście zapraszamy, można już spocząć, jak ktoś się zmęczył. Witamy serdecznie pana Leszka Kawę, wiceprzewodniczącego Stowarzyszenia Małopolskich Kucharzy i Cukierników. Witamy pana Roberta Żmudę, szefa kuchni restauracji Wesele z Krakowa. Panowie machają, to trzeba odmachać koniecznie. Zapraszamy kolejnego członka jury. Witamy gorąco pana Darka Wójcickiego, szefa kuchni restauracji Grand Sal z Wieliczki. Witamy Łukasza Grabowskiego, przedstawiciela domu weselnego Allegra. Mieszkaniec gminy Biskupice zresztą. Witamy pana Ryszarda Gabrysia, który przybył do nas aż z Warszawy. Serdecznie witam panią Krystynę Batko, członka zarządu lokalnej grupy działania Dolina Raby. Pan wójt Jan Kulik również zasiądzie w komisji konkursowej, także zapraszamy serdecznie. Przy tej okazji oczywiście witam małżonkę naszego wójta gminy, witam serdecznie. Drodzy państwo, w jury również będzie przedstawiciel z Malty, bo jak widzicie państwo, tych gości co nie miara dzisiaj, ale chyba jeszcze do nas nie dotarli, ale jak dotarli, tak, to bardzo przepraszam, witam serdecznie i proszę tym bardziej o gorące brawa. I również miał tutaj przybyć do nas jako członek jury przedstawiciel restauracji Chata Gieda, menadżer pan Artur Liszkowski. Witamy serdecznie. I myślę, że to cały skład. Jeszcze raz gorąco witam wszystkie drużyny, amatorów i profesjonalistów i gości, i szkoły gastronomiczne. Witam również mieszkańców gminy Łapanów i nie tylko. I za chwileczkę myślę,
że przejdziemy do pokazu, ale to za momencik. Ale słów może o przedstawicielu Malty. To jest, pani jest dziennikarką, a jednocześnie blogerką. Pisze do brytyjskiej gazety Mediterranean News. Generalnie zajmuje się kulinariami śródziemnomorskimi. Jej blog nazywa się Good Food Every Day, czyli dobre jedzenie każdego dnia. I pani codziennie umieszcza na swoim blogu artykuł. Także te najbliższe pewnie artykuły będą poświęcone naszemu festiwalowi. Drodzy Państwo, to Państwo chociaż dwa słowa. Witamy i zapraszamy z uczniem Polskiego Roku Kulinarii, który powstał całkiem niedawno. I jest to nasza pierwsza impreza, mimo że jest to krótko na temat. Dlatego na amatorze. Byłoby skoro podlubińskich Tarnawa. No, gmina Łapanów, tak? Szukam Państwa, Tarnawa, też amatorzy, tak? Też amatorzy, panie się odważą i kilka słów rzekną tutaj do mikrofonu. Więcej sekretów nie zdradzamy już, nie? Nie. Pięknie pani wygląda? Panu serdecznie witamy. Zapraszamy do nas, ponieważ oprócz fantastycznego rysołu, na który na dzisiaj przygotowałyśmy, mamy oczywiście łazańskie łazanki, produkt certyfikowanej jakości Kogutek. Zapraszamy serdecznie. Kolejna drużyna, pan Wójt Łomierz już stoi blisko. To gospodyń Łąk-Tamburna, też poprosimy o parę słów. Jesteśmy bardzo młodym kołem. To jest praktycznie nasza pierwsza impreza. Warzywa, wszystko z naszego gospodarstwa, a więc myślę, że będzie smakowało inaczej, a nie co? Z innych produktów. Chociaż nie ze polskiego. Mamy też soki ręcznie wyciskane. Drodzy Państwo, słyszeliście? Oczywiście po tych eliminacjach konkursowych pewnie coś będziecie Państwo mogli przekąsić na poszczególnych stoiskach, a dopiero za to płatki. Państwo też zapraszamy, oczywiście wszystko do nowej roboty. Jeżeli konkursowe będzie miało sposobność oczywiście skosztowania to pięknie się Państwo zareklamowaliście. Także gratuluję, dziękuję ślicznie. W przykładzie potocznie mówimy mówione na wnuki. Tak, ale wyszliście, drodzy Państwo. I kolejna grupa i szukam. Restauracja z gminy Trzciany. Dzień dobry, witam serdecznie. My prezentujemy restaurację Trzciana, restaurację Bujana Trzciany. I dzisiaj wstawiamy obrzędnie rozwiązanie propozycję dla nauczycielskiego publiczko można na rodzaju podczasu na szkole. Otóż się podamy Hotel Orisa. Dzień dobry Państwu. Ktoś z Państwa się odważy na pewno. Na zdrowie, no właśnie widzę. Dzisiaj
Jako wkład do wesołu są to kruszki francuskie z dodatkiem wątroby cielęcej i nawki pietruszki. Rosół jest gotowany z naturalnych przyprawach, bez glutaminianów sody, bez gadety i ulepsza czy smaku. Jedynie pieprz i sól i takim ciekawym dodatkiem jest szybka suszonka. Proszę zadać do degustacji. Panie, szukam z panie, są koło gospodyń wiejskich z Orchały. Pięknie ubrane, wyszykowane. Proszę bardzo. Witam. Gości, uczciwi, którzy tam dla mnie znaleźli. My mamy rosję. Dobrze, rosół skóry, zielono duszki, skaczki i mięsa wieprzowego. Gotowany na piecu węglowym. Dodatki typowo pochodzące z gospodarstwa. Nic, żadnych tam jakichś dodatków. Poza tym makaron, to są robione na jajkach wiejskich, na samych żółtkach, dlatego tak jak robiły nasze babcie i prababcie. I teraz koło gospodyń wiejskich, przyjazny ujazd. Dzień dobry, witamy wszystkich serdecznie. Chciałyśmy się zaprezentować naszymi winnawami. Mamy rozwód wiejski, rozwód wiejskiej, z perliczki. Mamy również kołacze pieczone w piecu takim piekarskim, jak również chleb pieczony też w piecu piekarskim, smalczy oczywiście swój własny zrobiony, mamy kotry wspaniałe, mamy pierożki różnego rodzaju z mięsem, mamy z ziemniakami, mamy również żurek wiejski na zapasie zrobiony. A pan odpowiada. Ogóreczek świeży, wyniszczony z własnego kurku, z własnej hodowli, uprawy. No i tyle, dziękujemy. A tutaj mamy teraz panie z koła gospodyń wiejskich. Ciechawa, rozumiem, że gmina Rów. Oddaję głos. Mamy dosługę przygotowane na górze wiejskiej, perliczce i miesie wołowe. Mamy też pierożki pieczone, dietetyczne, nie ma kurza. No i zapraszamy do stacji głównej. Oto mamy książki, też polecamy naszego zadania. Żydowskie smaki i znanej porecki. Sałatkę z wieszczyszku. No i mamy tu panie pięknie ustawione z koła gospodyń wiejskich w Mięcinie. Serdecznie wita państwa wszystkich ziemia limanowska. Jesteśmy stowarzyszone w kole gospodyń wiejskich w Mięcinie. Do zaprezentowania mamy dzisiaj rosół mieszany, kaczka plus skóra, to jest naszych podwórek, taka wiejska. Przyprawy to też właśnie z naszych ogródków. Rosół jest podawany z kuleczkami mięsnymi, robione z kurczaka, są kuleczki i też właśnie mięsko jest takiego kurczaka swojskiego, wychowanego dla naszych podwórka. Dodatkowo mamy męciński chleb pieczony na łopacie ze smacem i ogórkiem, drożdżóweczka z borówkami i ze śliwkami, rodaliki drożdżowe, pracek bardzo dobry z marmoladą z cukinii i jeszcze ciasteczka takie drobne. Do popicia mamy herbatkę miętową, mięta z własnego ogródka i tak, do takiej małej degustacji mamy jeszcze naleweczkę z malinową. Dla gości dodatkowo częstujemy jeszcze figosy. Dziękuję bardzo. I zapraszamy. Ja chciałam dodać, że chleb to jest produkt tradycyjny. Ma certyfikat, także zapraszamy do degustacji. Cóż tak żywiołowo, cóż tak żywiołowo. Lokalna grupa działania blisko Krakowa, teraz Państwa znam, Stowarzyszenie dla Włosani.
kto z Państwa? A, tutaj, jednak mężczyzna, no Panie, wskazywał na Pana, to nie ma Pan wyjścia. Dzień dobry Państwu. No to tak zawsze bywa, że ja jestem wystawiony do przodu. Cóż mogę powiedzieć, a niezmiernie miło, że możemy po raz kolejny uczestniczyć w tym święcie rosołu. Ze swojej strony prezentujemy dzisiaj kołduny, nie po litewsku, bo polskie kołduny też występują i naprawdę z farszem, który powinien zrobione, czyli mamy wiatnięcinę, mamy łój, nerkowy cieręcy, mamy w tym jeszcze szpikosny i polędzi cebulową. Poza tym mamy makaron, bez dodatku żadnych kukumy, jest to na listy gejka, które zresztą sami kurwowami gdzieś zrobiliśmy. A rzeczą najbardziej u nas, może to była to być nasz chleb. Przypuszczam, że no i mamy kolejkę ręki. Także zapraszamy, to jeszcze raz będzie nam niezmiernie miło. Myślę, że mi się bardzo dobrze bawi. Amatorzy, żeńska drużyna strażacka Ochotniczej Straży Pożarnej Łazana, gmina Biskupice. Zapraszamy serdecznie. Ja bardzo proszę o gorące brawa dla tych poszczególnych drużyn. Gorące brawa, drodzy Państwo. To ogromny wkład pracy wszystkich pań i panów. I musi posmakować, a następnie ocenić. To chwileczkę potrwa. Ale koło gospody wiejskich z Cichawy już się przygotowuje pomalutku, tak? Tylko żebyście Państwo wiedzieli, że będziecie kolejni. A teraz przy stołarzyli żeńska drużyna strażacka OSP Łazany. Przypominam, gmina Biskupice. Wójt przyjechał, także wspiera drużynę. I już pomalutku rosołek zostaje podawany. Jeszcze troszkę o naszym rosole i wpisaniu na tą listę tradycyjnych produktów. W marcu ubiegłego roku LGD Dolina Rady zaprezentowała potrawę rosół polski przed Radą do Spraw Produktów Tradycyjnych w Krakowie. Czy komisja już skończyła? A jak gadam, a panowie mi nie machają? Dobrze. Kolejna grupa, kategoria amatorzy, koło gospodyń wiejskich w Cichawie, gmina Gdów. Gorące brawa dla każdej drużyny podchodzącej. Dużo pracy, drodzy Państwo, i serca na pewno każdy wkłada w ten rosół. Zaraz panie zaserwują rosołek. Gdybym się zagadała, to ja bardzo proszę pana Leszka Kawę, żeby machnął mi ręką, że to już. Bardzo będę wdzięczna, dziękuję. A proszę podskoczyć, tak żebym widziała, bo ja dużo gadam. Jak przypominam, koło gospodyń wiejskich w Cichawie, gmina Gdów. Panie z gminy Gdów. Przygotowuje się koło gospodyń wiejskich Tarnawa, gmina Łapanów. Tylko na spokojnie, bo to wiem, że rosołek musi być podany na gorąco, więc żeby sobie wcześniej nie nalewać, bo makaron na pewno nam ostudzi, tak? Na razie mamy te grupy amatorskie, czyli koła gospodyń wiejskich, stowarzyszenia. Zaraz podejdą tutaj do stoczka Żyry, żywi panie z koła gospodyń wiejskich, z gminy Łapanów, KGW Tarnawa właśnie zmierza. Gorące brawa, muszę Państwa pilnować, tak? Za ten wkład pracy. Naprawdę każdemu kołu należą się gorące brawa, przynajmniej tyle możemy, prawda? Ja przypomnę może skład jury, dobrze? Przewodniczący pan Grzegorz Komendarek. Następnie możemy brawa też dla tych członków jury. Dla przewodniczącego brawa. A co? Następnie pan Leszek Kawa, wiceprzewodniczący Stowarzyszenia Małopolskich Kucharzy i Cukierników. Aż mi długo wyspa, dobrze? Następnie pan Robert Żmuda, szef kuchni restauracji Wesele z Krakowa. Szef kuchni restauracji Grand Salgiewiczka. Pan Łukasz Grabowski, dom weselny Allegra. Pan Ryszard Gabryś z Warszawy aż przybył do nas. Pani Krystyna Batka.
zarządu lokalnej grupy działania Dolina Raby. Oczywiście gospodarz gminy Łapanów, pan Jan Kulik. Brawo! Mamy również osobę, która jest przedstawicielem Malty. Gorące brawa, drodzy państwo. I mamy przedstawiciela restauracji Chata Gieda, pana Artura Liszkowskiego, menadżera zresztą. Gorące brawa. Potem myślę, że pan prezes też pomoże i myślę, że pani, która przybyła do nas z Malty, też będzie chciała powiedzieć parę słów, więc pan prezes Krzysztof Kwatera będzie tłumaczył. Cały czas mamy gminę Łapanów, koło gospodyń wiejskich Tarnawa. Mam nadzieję, że wszyscy państwo już tak, po, dobrze. Koło gospodyń wiejskich przyjazny ujazd z gminy Trzciana. A ja w imieniu organizatorów chciałam państwa serdecznie zaprosić na stoiska, które są w drugim namiociku. Możecie państwo tam się podziwiać rękodzieło klubu seniora z Rzegociny. Jest to koronkarstwo, wiklina peruwiańska, kartki ręcznie robione, hafty i wiele innych pięknych rzeczy. Również zabawki drewniane pana Jana Tundel. Właśnie są prezentowane razem ze stoiskiem z Rzegociną, także tam zapraszamy serdecznie. Jest z nami też pani Zosia Garycka z gminy Biskupice. Bibułkarstwo, szydełkowanie i kaft krzyżykowy. Są z nami też osoby z pracowni ceramicznej Marko. Bardzo prosimy podejść i podziwiać te piękne produkty. Następnie stoisko pana Franciszka Wołek. Możecie państwo oglądać przepiękne, kolorowe kwiaty z bibuły wykonywane przez Koło Gospodyń Wiejskich w Kunice. I cóż tam jeszcze mamy? Mamy również rękodzieło z gminy Nowy Wiśnicz. A co? No to musicie państwo podejść sami i zobaczyć. Nie będę zdradzać wszystkich tajemnic. I wydawnictwo Znaki Czasu. Książki o zdrowym stylu życia. Także nie możecie się państwo za bardzo obiadać. Jeżeli macie państwo chwilkę, to zapraszamy również do podziwiania stoisk rękodzieła, które są w drugim namiociku, potem państwo możecie tutaj wrócić. Są z nami też producenci. Kafeton, kawiarnia z Łapanowa, wsparta ze środków Lider, oczywiście poprzez lokalną grupę działania Dolina Raby. Cukiernia Józefa Kępy, która będzie odbierała dzisiaj, ale to już za chwileczkę, znak jakości kogutek. Firma Elmak, makaron domowy wiśnicki. Muszę państwu powiedzieć, że to jedyny produkt wpisany na listę produktów tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Jedyny w Małopolsce, a trzeci w kraju. Także gratulujemy serdecznie. Przygotowują się pani z Koła Gospodyń Łąka Górna, gmina Żegocina. Już pomalutku, tak? Panie są przygotowane i bardzo dobrze. Myślę, że możemy pomalutku podchodzić. Zapraszamy. Gorące brawa. Państwo muszą jeszcze kawę wypić. Coraz słabiej jest. Gorące brawa jeszcze raz, drodzy państwo. O! Dziękuję za wsparcie. Przypominam, gmina Żegocina. Za chwileczkę panie zaserwują rosołek wiejski. Koło gospodyń Łąka Górna, a przygotowuje się KGW Olchawa z gminy Nowy Wiśnicz. Przypominam, w sąsiednim namiocie laureaci wielu nagród, przyznanych znaków, także na pewno warto tam zajrzeć, potem podzielić się tymi wrażeniami. Serwują panie z Łąki Górnej, gmina Żegocina. Wszyscy państwo bez stresu, bardzo ładnie. Cieszymy się, że państwo podchodzicie do tego. I trzymamy kciuki naprawdę za wszystkich. Życzę państwu naprawdę wszystkiego, co najlepsze. Na
ale dobrze, że ta chwilka jest, tak żeby te podniebienia od jednej potrawy do drugiej troszeczkę odpoczęły, żeby można było poczuć smak kolejnego rosołku. Przypominam, w kolejnym namiocie sąsiedzkim, również białym, rękodzieł klubu seniora z Żegociny oraz zabawki drewniane pana Jana Tundel. Następnie Zofia Garycka, również rękodzieło, pracownia ceramiczna Marko, Franciszek Wołek, kwiaty z bibuły, KGW Punice, rękodzieło z gminy Nowy Wiśnicz oraz wydawnictwo Znaki Czasu. A producenci, kogo mamy z producentów? Cafeton, kawiarnia z Łapanowa, myślę, że państwo znacie, wsparta ze środków Lider, cukiernia Józef Kępa, pan Józef będzie odbierał dzisiaj znak jakości kogutek, firma Elmak, makaron domowy wiśnicki, przypominam, jedyna w Małopolsce taka firma, której produkt jest wpisany na listę produktów tradycyjnych. Gotowości, ale za chwileczkę dajemy sekundkę. KGW Olchawa, gmina Nowy Wiśnicz. Możemy? Możemy. Zapraszamy KGW Olchawa, gmina Nowy Wiśnicz. Gorące brawa! Gorące brawa! Dziękujemy. I przygotowują się profesjonaliści. Teraz podeszły panie z KGW Olchawa, gmina Nowy Wiśnicz. Rancho Furia, gmina Biskupice, kategoria profesjonaliści. Gorące brawa, a jakże, takie gorące jak nas dzisiejszy rosół oczywiście. Przygotowuje się restauracja Oliza z gminy Gdów. Jako dwójeczka, za momencik, za momencik. Na razie kategoria profesjonaliści, restauracja Rancho Furia. Oceną jury, profesjonaliści, restauracja Rancho Furia, gmina Biskupice. Już teraz w kategorii profesjonaliści hotel i restauracja Oliza, przypominam, gmina Gdów. O, pan prezes Krzysztof Kwadera również smakuje, a ja zazdroszczę. Może później mi się uda coś skosztować, co wątpię. Życzymy wszystkim państwu smacznego, prosimy o degustację na poszczególnych stoiskach. Wszystkie koła, wszystkie stowarzyszenia, wszystkie grupy przygotowały również inne smakowitości dla państwa. Także zapraszamy do degustacji. Ja czekam na naszych rękodzielników i inne stoiska. Ja zapraszam przedstawicieli wszystkich stoisk prezentowanych w sąsiednim namiocie. Warto się wypromować, warto powiedzieć kilka słów na temat swoich produktów przepięknych. Dzień dobry państwu. Ja reprezentuję firmę produkcyjno-handlowo-gastronomiczną w gminie Żegocina. Produkujemy wyroby ciastkarskie przeważnie i piekarnicze oczywiście. Specjalność nasza to jest ciastkarstwo, wyrób ręczny. Jest, proszę państwa, tak samo tradycyjne wyroby, buchta, placki różnego wypieku dla imprezy okolicznościowej, jak wesela, chrzciny i tym podobne. Zajmujemy się od roku 1990. Jest to już 24 lata nasza tradycja, jest już troszkę lat, więc nauczyliśmy się troszkę wypromować i pokazać na zewnątrz swoje produkty. Produkty rozwozimy w swoich okolicach jak gmina Wiśnicz, gmina Lipnica, gmina Żegocina, Trzciana,
i również na sklepiki szkolne. No zapraszam do mojego, moje stoisko jest tutaj przedstawiane na samym początku. Produkty można nabywać, prowadzę sklep cukierniczy w Brzegocinie, co można wszystko nabywać. Swoje nazwisko Kępa Józef, firma produkcyjno-handlowo-gastronomiczna w Brzegocinie. Dziękuję ślicznie. Dziękujemy, brawo serdecznie dla pana Józefa, dziękujemy pięknie za piękną promocję. Zapraszamy oczywiście przedstawicieli kolejnych stoisk. Mam nadzieję, że również do nas dotrą. A w kategorii profesjonaliści przed jury konkursowym stawiła się restauracja Ściana z tejże właśnie gminy. A my czekamy na rękodzielniku i inne stoiska prezentujące się po sąsiedzku. Teraz przypominam, restauracja Ściana właśnie z tej gminy. Tak, jest. Firma Magi, pierożki babci Władzi, gmina Ściana. Gorące brawa! O, to mi się podoba. Dzień dobry. Reprezentuję gminę Żegocinę. Jesteśmy z klubu seniorów. Zajmujemy się wyrobami z wikliny papierowej, wyrobami ze zamków błyskawicznych. Robimy różne wyroby z coolingu. Także jesteśmy mocno zaangażowani w tym. Cieszymy się tym, że w tym wieku jeszcze możemy coś od siebie dać, że możemy kogoś zainteresować. I każdą wolną chwilę spędzamy w tym. Jeździmy też na różne pokazy, na których się uczymy. Różnego rodzaju bibułkarstwo. Prowadzimy też haft matematyczny. Jedna pani pięknie haftuje kartki i świąteczne, i imieninowe, i różne zaproszeniowe. Także jest duży asortyment i serdecznie zapraszamy na stoiska, aby to oglądnąć i zobaczyć. I również zapraszamy do Żegociny, gdzie chcemy zaprowadzić takie stoisko, aby można zawsze zobaczyć, oglądnąć, no i uzyskać jakiekolwiek informacje. Dziękuję bardzo. Dziękujemy ślicznie, oczywiście gorąco zapraszamy. Dziękujemy pięknie. Czekam oczywiście na następnych chętnych. Przygotowuje się restauracja hetmańska, gmina Nowy Wiślicz. Pomachajcie, jak słyszycie. Restauracja hetmańska, gmina Nowy Wiślicz. Jesteście, dobrze, super. To już czuwajcie, drodzy państwo, dobrze? Bo ja bym przeszła do drugiego namiotu teraz, dobrze? Trochę się boję was zostawić, żebyście widzieli. Trochę boję się, no to dobrze, już mi pogrożono palcem, nie idę. Bo ja się boję najbardziej, że państwo właśnie, publiczność nie podziękuje wielkimi brawami za to, że jesteście dzisiaj, że się tak napracowaliście, pięknie prezentujecie te swoje kulinaria. Przed oceną jury, restauracja hetmańska, gmina Nowy Wiślicz. Restauracja hetmańska, gmina Nowy Wiślicz. Czy były gorące brawa? Gorące brawa! Tak. Przygotowują się panie z publicznej szkoły podstawowej w Łapanowie. Przypomina to ostatnia grupa kategorii profesjonaliści. Proszę państwa, zanim to przetłumaczę po niemiecku, chciałam państwu bardzo podziękować. To jest dla nas wielką atrakcją, że możemy coś takiego wspaniałego zobaczyć. Przyjechałam z młodzieżą z Frankfurtu nad Menem. Jest nas 15 osób i dzieci są pierwszy raz w Polsce, w Krakowie. Meine Lieben, ich möchte euch jetzt hier begrüßen, also wir wurden begrüßt worden. Hier ist dieser Festival von den Brühe. Ich habe gerade erzählt, dass ihr freut euch, dass wir hier sind und können wir auch uns alles anschauen. Bitte schaut euch die Damen, die auch die wunderschönen Röcke haben.
das sind traditionelle Kleider. Ich habe noch, ja jeszcze powiedziałam, że tutaj są panie, które mają tradycyjne stroje krakowskie, żeby dzieci nas spojrzały. Ja? Ich denke, wir können alle klatschen als Dankeschön, dass wir hier sind. Ja? Hallo. Die Kinder bedanken sich. Dziękujemy pięknie. To może pokażcie się, nie chcecie się pokazać tu na scenie? Albo pomachajcie chociaż. Könnt ihr mit der Hand machen, wo wir sind, ja? Hallo, wir sind hier, danke. Gorące brawa dla naszej młodzieży, drodzy Państwo, że są tutaj z nami, cieszymy się, że są zainteresowani tym regionalizmem i tymi kulinariami naszymi polskimi tradycyjnymi. Także zapraszamy na poczęstunek, do degustacji, do obejrzenia przepięknych stoisk i przepięknie ubranych pań. Także zapraszamy, bo warto obejrzeć te stroje regionalne i nasze rodzime kulinaria, także bardzo się cieszymy. Troszeczkę jeszcze są zmarznięci, ale myślę, że zaraz będzie gorąco, popróbują i będzie dobrze. Restauracji Hetmańska z Nowego Wiśnicza bardzo serdecznie dziękujemy. Z gminy Nowy Wiśnicz. A teraz przed jury konkursowym zespół kucharek z Publicznej Szkoły Podstawowej w Łapanowie. Gmina jakże Łapanów. No jak Łapanów, no to już nie wierzę. Prosimy o gorące brawa, gorące! Dziękuję bardzo. Oddaję głos pani Bożence Herchel, przewodnicząca KGW Biskupice. A powiedzcie, co tam prezentowałyście pod tą Warszawą i co macie na stoisku tam po sąsiedzku? Dzień dobry Państwu, witam wszystkich bardzo serdecznie. Powiem tylko jedno, na pewno warto brać udział we wszelkiego rodzaju takich kulinarnych konkursach. Bo czasem się nie wierzy nawet, że można wygrać, można. My jesteśmy Polkami, które umieją zrobić wszystko, które wkładają to, co robią, wkładają serce swoje i duszę. Dlatego powiem tylko, że koleżanki z mojego zespołu z KGW Biskupice były pod Warszawą na Mazowszu, wykonały zupę z dyni, jak, to była dziczyzna, sarnina przekładana przepiórkami i szpinakiem, no oczywiście jeszcze inne dodatki i deser, szarlotka. No, jesteśmy szczęśliwe, bośmy wygrały, zdobyły dosyć wysokie pozycje, cieszymy się. Jest to udział wszystkich pań, które należą do mojego koła. Także jeszcze raz zachęcam do wszelkiego rodzaju brania udziału w takich konkursach. Dziękuję bardzo. Zespół Kucharek Publicznej Szkoły Podstawowej, Łapanowie. A przygotowują się szkoły gastronomiczne. Jedyneczka. Przygotowuje się jedyneczka. Zespół szkół w Dąbrowicy. Gmina Łapanów. Przygotowujcie się, kochani, już po maleńku. Drodzy Państwo, kolejna kategoria, trzecia. O tak, brawa, wsparcie jest. Szkoły gastronomiczne. Zapraszamy zespół szkół w Dąbrowicy. Gmina Łapanów. Już są brawa, ale widać was już. Już zmierzacie do jury. Wsparcie jest. Witamy serdecznie. Kategoria szkoły gastronomiczne. Zespół szkół w Dąbrowicy. Gmina Łapanów. Już na spokojnie. No już jesteśmy bliżej końca właściwie w tych kategoriach niż w początku. Ale jeszcze parę grup nam zostało. Drodzy Państwo, myślę, że muszę teraz poruszyć bardzo ważną kwestię. Właściwie wszystkie są ważne w dniu dzisiejszym. Chciałam powiedzieć, czy po tym oczywiście etapie konkursowym zostaną ogłoszeni zwycięzcy, zostaną wręczone nagrody w tych czterech kategoriach. Drodzy Państwo, zespół szkół w Dąbrowicy właśnie zakończył tutaj prezentację swojego losołku. Ja teraz poproszę zespół szkół gastronomicznych imienia profesora Odona Bujwida numer 2 w Krakowie. Zapraszamy serdecznie. Zespół szkół gastronomicznych imienia profesora Odona Bujwida numer 2 w Krakowie. Gorące brawa! Sucha Beskidzka.
coś. Przyśpiewacie? Hej, przyśpiewacie. Niech tak będzie. Jako trójeczka, Sucha Beskidzka, jako czwóreczka, zespół szkół ogólnokształcących i zawodowych w Limanowej. I to w tej kategorii będzie wszystko, ale za chwileczkę oczywiście, bo ja wyprzedzam fakty. Także zapraszam serdecznie zespół szkół imienia Wincentego Witosa w Suchej Beskidzkiej. Można odwiedzić tutaj po sąsiedzku. Rynk chodzi o klubu seniora z Rzegociny. Zabawki drewniane pan Jan Tyndel. Pani Zofia Garycka, bułkarstwo. Pracownia ceramiczna Marko. Pani Franciszka Wołek, kwiaty z bibuły. Rękodzieło z gminy Nowy Wiśnicz. I wydawnictwo Znaki Czasu. Natomiast producenci Café Ton, kawiarnia Łapanowska. Cukiernia pana Józefa Kępy, który tutaj się prezentował na scenie. Elmak, makaron domowy Wiśnicki. Produkt wpisany na listę produktów tradycyjnych Ministerstwa Rozwoju Wsi. I koło gospodyń wiejskich Biskupice, laureat pierwszej nagrody w konkursie na szarlotkę. Witam również kucharzy z Malty ponownie. Jest to ostatnia grupa w kategorii szkoły gastronomiczne. Zespół szkół ogólnokształcących i zawodowych imienia księdza profesora Józefa Tischnera w Limanowej. Gorące brawa! A przygotowują się oczywiście nasi goście. Przygotowują się goście, kategoria goście. Jedyneczka, Stowarzyszenie Małopolskich Blogerów Kulinarnych. No proszę. Dwójeczka, Stowarzyszenie dla Włosani, gmina Skawina. Trójeczka, Lokalna Grupa Działania Przyjazna Ziemia Limanowska. I czwóreczka, Gościnie Czterech Żywiołów RGD z Państwo się powitaliście nawzajem, za to serdecznie dziękuję. Przypominam, że w jury konkursowym zespół szkół ogólnokształcących i zawodowych imienia księdza profesora Józefa Tischnera z Limanowej, oczywiście uczniowie z tejże właśnie szkoły, właśnie serwują pyszny, tradycyjny rosół Polski. Zapraszamy w kategorii goście Stowarzyszenie Małopolskich Blogerów Kulinarnych. Gorące brawa! Państwo chyba podjedli, bo gdyby tak jest jakoś fajnie. Serdecznie witamy pana Józefa Nowaka, wójta gminy Trzciana. Gorące brawa! Witamy serdecznie, już tutaj dociera do nas. Witamy serdecznie wójta gminy Trzciana. Witamy pana Józefa Nowaka. Gorące brawa, drodzy państwo, bo już tutaj zmierza. Witamy serdecznie. Gorące brawa, już tutaj pomachał. Bardzo się cieszymy, że pan wójt dotarł. Jak są i grupy z gminy Trzciana, to wójt zawsze obecny i wspiera swoją osobą. Tym bardziej miło. Witamy serdecznie. Zapraszamy na rosołek. Właśnie bym się pytał. Pojdzie pomóc, bo chcę waszym domem popijać. Stowarzyszenie dla Włosani, gmina Skawina. Teraz przed jury konkursowym. Tradycyjny rosół polski. Serwowany przez Stowarzyszenie dla Włosani. Reprezentanci z gminy Skawina. Czy były gorące brawa? Teraz na pewno.
pewno. Dziękuję pięknie. Przypomnę, przygotowuje się lokalna grupa działania Przyjazna Ziemia Limanowska. Bardzo proszę, żebyście Państwo czuwali, bo będziecie jako kolejni. 20 rosołów. Wiecie Państwo, co to jest? 20 rosołków skosztować. Wprawdzie każdy pyszny, każdy na swój sposób wyjątkowy. Ale tak naraz, no to chyba Państwo nie mieliście takiej sposobności. Na pewno. Zapraszam. Lokalna grupa działania Przyjazna Ziemia Limanowska. Gorące brawa. Przygotowuje się jako ostatni gościniec czterech żywiołów. Jest to lokalna grupa działania Land Korony. To dopiero za chwileczkę. Konkursie, udało się na pokaz kulinarny, wykonanie kucharzy maltańskich i kucharzy stowarzyszenia. Dzisiaj ta pogoda była taka różna, ale po to, żeby czasem ochłodzić emocje i nastroje. Liczę na to, że jury będzie miało nie lada problem, bo faktycznie te wspaniałości, które miałem przyjemność degustować, to ocena jest, ogólnie mówiąc, bardzo wysoka. Trudno mówić. Nikt nikogo nie podgląda, każdy ocenia, ale można zauważyć było po wyrazie twarzy przy konsumowaniu.